bardzo zgoleczony tą sytuacją. Ja z reguły rzadko mi się zdarza, żeby zwalać na cokolwiek na sędziego, no ale walka się skończyła w regulaminowym czasie 0-0. To była taka dosyć taktyczna walka i rozstrzygała się w końcówce walki. No i sędzia prawidłowego trafienia mi nie uznał. Ja i tym byłem zgoleczony. Ja potem rozmawiałem nawet z zawodnikiem z Ukrainy i powiedział, no Radek, no trafiłeś i powinieneś mieć punkt. Sam się zdziwiłem, no, że no ale to wiesz, sędzia decyduje o tym i tak, tylko no to jest przykre, że polski sędzia, sędziując, jest niedoświadczony finał Pucharu Polski i to taki pozostaje w mojej duszy niesmak. Forma protestu, ale nie o tą walkę chodzi. Ja to sobie założyłem już parę tygodni wcześniej w różnego rodzaju rozmowach. Po prostu od dłuższego czasu w ogóle w Pucharach Polski, ani w żadnych zawodach krajowych nie ma żadnych nagród po prostu. My płacimy startowe 25 zł, po czym dostajemy puchar za 30. I to jest po prostu takie przykre. To jest, nie przyciągnie to ani kibiców, ani dziennikarzy, ani atmosfery. Po prostu wszyscy, tak jakbyśmy nie szanowali zwycięzców, najlepszych i dobrym przykładem, jak można fajnie zorganizować cały turniej Szermie, czy jest Puchar Barbakanów w KKS-ie Kraków, w Krakowie, gdzie nagrody są płacone w euro, gdzie przychodzą kibice do Barbakanu, jest to wszystko w pięknej otoczce sprzedane. Za pierwszą nagrodę można nawet wygrać 1500 euro, więc jest to jakiś grosz, prawda? My jesteśmy jakimś takim macoszym sportem, gdzie przywozimy z Igrzysk Olimpijskich bardzo dużo medali i ta sytuacja cały czas się powtarza. Nie ma po prostu nagród i to jest taka forma. No, ja wychodząc na podium, prawda, też sprzedaję swój wizerunek, prawda? I ktoś się tam cieszy na przykład i robi sobie zdjęcia, potem wystawia sobie, a tutaj zorganizowaliśmy turniej, pozyskamy pieniądze z miasta, będziemy pozyskiwać środki. Patrzcie, tu był zawrotniak, tu był wrestling, tutaj byli wspaniali zawodnicy na podium, takie było podium, chwalą się, prawda? Po czym to jest po prostu, no ja uważam, że to tak nie powinno być. I to jest taka moja mała forma protestu. Nie jest to złośliwa, tylko po prostu chciałbym dać do myślenia w tej kwestii ludziom organizującym sport. W Szermierce nie walczymy dla pieniędzy, mamy bardzo silną motywację wewnętrzną do uprawiania tego sportu, do osiągania sukcesów, ale bardzo byśmy chcieli, żeby w końcu były jakiekolwiek nagrody na Pucharach Polski. Szermiercze mniej więcej tak są organizowane w Polsce i to nie jest nic najgorszego. Natomiast no, ten finał wypadałoby w ładniejszej oprawie sprzedać, żeby ten produkt był trafiający do kibiców, żeby ktoś, kto w ogóle nie miał styczności z szermierką, zachęcić go przynajmniej do uprawiania tej dyscypliny. No powiedzmy sobie szczerze, turniej zwykły o czapkę gruszek, a w takich uczestniczyłem w squasha na przykład w Krakowie, zwykły cotygodniowy niedzielny turniej w squasha, prawda, amatorów, no pod organizatorzy potrafią zorganizować normalne jakieś tam nagrody, ręczniki, koszulki, gadżety. No to jest strasznie przykre. No tu nie dla dzieci w Krakowie, które są organizowane na przykład w jakiejś oddolnej inicjatywie, organizatorzy potrafią przyciągnąć jakichkolwiek sponsorów. Natomiast to jest Puchar Polski. No. Ta sama sytuacja się powtarza na Mistrzostwach Polski, gdzie to po prostu walczymy o, ja nie wiem, no punkty do listy krajowej. No to punkty do listy krajowej, no to okej, mam punkty na liście krajowej. No ja w Pucharze Świata startowałem 3 starty, teraz byłem trzeci w tym sezonie. No trudno mi to analizować, to pytanie zapewne do trenera kadry, do ludzi, którzy się zajmują i oni wiedzą wszystko bardzo dobrze. Natomiast powiem tak, ja początek sezonu może nie trenowałem tak jak w roku przedolimpijskim, raczej odpuściłem, to nie znaczy, że nie miałem styczności z sportem, zajmowałem się różnymi jakimiś takimi sportami, piłką nożną, koszykówką, tak żeby podtrzymywać cały czas dobrą kondycję, chodziłem na siłownię, biegałem, ale bardzo mało robiłem szermierki. No i stąd te dwa pierwsze starty w Pucharze Polski. Tylko że ja byłem jedyny z takiej sytuacji, gdzie ja byłem na igrzyskach, no pozostali nie byli. No liczyłem na to, że troszkę lepiej powalczą moi młodsi koledzy w Pucharach Świata. Troszeczkę brakuje im doświadczenia. Nie chcę ich usprawiedliwiać, ale myślę, że
zobaczymy, co czas pokaże. No, wydaje mi się, że prawidłowo są szkoleni. Nie odbiegają od normy swoich kolegów z zagranicy. No, po prostu trzeba chyba troszeczkę jeszcze poczekać. No, byliśmy troszeczkę spóźnieni. Teraz jest poprzemieniana ta drużyna. Było bardzo dużo prób ze strony trenera kadry w tym sezonie w turniejach drużynowych. Trener kadry słusznie stawiał na zawodników, bo przecież Igrzyska Olimpijskie mamy dopiero za 3 lata, za 3 lata z kawałkiem. I takie zmiany są potrzebne. Po pierwsze, żeby zmotywować tych młodych chłopców do tego, że ja mogę być w kadrze, potrafię być w kadrze. To otwiera również, daje impuls innym zawodnikom, że o, zobaczcie, otworzyła się ta kadra, mamy szansę się tam do niej dostać, mamy szansę robić bardzo dobre wyniki. I tworzy się taka mocniejsza rywalizacja. I to był dobry ruch. Natomiast wydaje mi się, że teraz trener wróci do koncepcji takiej, że jeszcze wyślę tych doświadczonych zawodników na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Być może jakiegoś zawodnika młodego jeszcze wprowadzi. No i będziemy walczyć, no. Będziemy walczyć jak najlepiej.